Tomek, dosłownie kilka dni do twojego wielkiego rewanżu z Mohamedem. Pojedynek budzi szczególne zainteresowanie. Huczy w internecie. Co się stało w WCA, bo na różnych forach, na różnych grupach na Facebooku różne teorie spiskowe są wałkowane. Powiedz mi, ty jako główny zainteresowany, jak się do tych rewelacji odnosisz? Generalnie wszystko jest jasne. Była taka sytuacja, że po prostu my przyjechaliśmy na treningi do WCA, a wcześniej Mohamed po prostu anonsował swój przyjazd, dlatego też no, takie małe zamieszanie wynikło. No i po prostu no, nie chcieliśmy razem trenować dziś na jednym obiekcie, dlatego też postanowiliśmy, że musimy zmienić swoje przygotowania. No i udaliśmy się do zaprzyjaźnionego klubu Ankos MMA. Jeszcze... Dzień dobry. Cześć trenerze. Jeszcze jest taki jeden temat, wałkowany również, Safarow. Nie masz może z nim najlepszych wspomnień, bo tam były jakieś, powiedzmy, przykre rzeczy. Teraz on trenuje z Mohamedem. Powiedz mi, internauci, część internautów widzi w tym jakąś rozgrywkę psychologiczną. Jak ty do tego podchodzisz? Znaczy tak, no chciałbym od tego zacząć, że nie wiem, po co go Mohamed ściągnął, ponieważ nigdy nie miałem z tym gościem nic do czynienia w ringu, w klatce, dlatego też no, żadnych nowych sztuczek, nowych jakichś technik na mnie nie pokaże, ponieważ no, nie walczyliśmy. A to jak się zachował, to zachował się jak nieprofesjonalista, nieprofesjonalny zawodnik i nigdy go nie będę szanował i nie będę go uważał za pełnoprawnego zawodnika MMA. Dlatego też no, nie wiem, czemu Mohamed się posiłkuje jego osobą. Ankos. Jesteśmy w Ankosie. Powiedz mi, jak ci się tu trenuje? Jest co robić? Jest z kim robić na pewno? Tak, są super sparring partnerzy, podobni do Mohameda stylistycznie, także no fajnie. U Andrzeja Kościelskiego przygotowanie jak zawsze owocne, a zarazem mocne. Także no, progres jest niesamowity. No i co? Wszystkie siły kumulujemy na 1 grudnia, no bo naprawdę będzie show, będzie wielkie wydarzenie. Już jestem podekscytowany tym wszystkim. No i jestem gotowy, żeby pokazać wszystkim, że jeszcze raz, że polska siła górą. Tomek, teraz tak przejdę do promo. Na ciebie mówią, że Rafa, skąd ten koń w takim razie w promo? I czy miałeś jakiś wpływ na wybór tego, jakie zwierzę będziecie odzwierciedlać w tym trailerze KSW-46? Znaczy, no to już te pytanie, no to należy kierować się do... Była jakaś konsultacja z tobą? Znaczy nie, ja generalnie ja tylko wykonuję swoją robotę, nie chcę się skupiać na jakichś detalach, a to, że był koń, no to no łatwiej jest znaleźć konia w Polsce niż żyrafę, dlatego też wybrali konia, ale no jak wiemy, koń też potrafi przyłożyć potrafi kopać. Także no nawet mi się to spodobało. Fajnie jak tam wyskakuje z tym kolankiem i akurat gdzieś pokazane jest, jak koń też to robi z buta, także z podkowy, także no super. No i co? To i też mi się podoba. Waga 92, się dobrze kojarzę. Tak? Zgadza się? Czy były w ogóle przez pewien moment rozmowy, że ta walka była w pełnym limicie i o pas? Czy od początku było w ogóle coś na rzeczy, czy ten limit, tak jak w tym waszym pierwszym pojedynku, ten catchweight był od początku wałkowany? Znaczy wiadomo, że ze względów oczywistych bym wolał, żeby to było 5x5, no ponieważ gdzieś tam kondycja no to jest moja domena, dlatego też no, bym wolał, żeby to było 5x5, ale ktoś chciał, żeby było 3x5. Ja oczywiście się na to zgodziłem, bo pierwszym razem się zgodziłem, dlaczego teraz miałbym się cofać. Dlatego też nie ma to dla mnie znaczenia. Rewanż. Ja pamiętam dokładnie, jak mówiłeś tuż po walce. Ja wiem, że też rozmowy z zawodnikami tuż po walce, kiedy te emocje jeszcze buzują, też to nie jest takie miarodajne do końca, bo powiedziałeś, rewanż no, niepotrzebny mi. Mohamed od razu tam krzyczał, chcę rewanżu. Emocje opadły, jest ten rewanż od razu. Jesteś zadowolony z tego? Znaczy to było tak. Od razu po walce po prostu widziałem, jak Mohamed dostał bęcki. No i myślałem, że już nie będzie chciał ze mną ponownie wychodzić gdzieś do walki. Ale no, Mohamed od razu powiedział, że chce rewanżu. Jak to usłyszałem, gdzieś tam później ode mnie z narożnikami powiedzieli, że Mohamed chce rewanżu. No to się roześmiałem. No i oczywiście, no, czemu miałbym mu nie dać rewanżu? Jak raz go pokonałem, no to teraz ja jestem w roli faworyta. Także no, fajnie. Super, że mnie docenia i że chce ze mną się bić.
No właśnie, nie odczuwasz tego, że tu na Mamedzie jest coraz większa presja. On był przez wiele lat gwiazdą, niekwestionowaną gwiazdą w KSW. Też prowadził sam ten pojedynek. No złapał cię Tomek tym kilka razy prawym. Z perspektywy hali wyglądało to, że na ciężki knockdown. W telewizji no wyglądało to jednak tak, że no z pełną świadomością, można powiedzieć, gdzieś tam ten tyłek na macie siadał, tak brzydko mówiąc, ale nie masz też wrażenia, że teraz jest presja na Mamedzie, no jednak druga porażka z rzędu, no nie fajnie to już w rekordzie wygląda. No znaczy, jeżeli byśmy mieli to gdzieś na słupkach pokazać, no to oczywiście jego słupek by był wyżej, jeżeli chodzi o presję, no to niewątpliwie. No już przegrał raz ze mną, także no teraz to jest jego walka o wszystko. A dla mnie no to nic się nie stanie, nawet jeżeli mi się powinie noga, no to ja już zrobiłem to, co chciałem zrobić, czyli go pokonać, a teraz to już nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia, jeżeli chodzi o to, czy mnie pokona, czy nie. Znaczy inaczej, chcę wygrać i na pewno będę prowadził walkę tak, żeby wygrać, no ale chodzi o tą presję, że nie muszę nic sobie już udowadniać, że już udowodniłem sobie na tyle, że jestem w stanie go pokonać, no i po prostu, że przy następnym pojedynku tak samo moja ręka będzie uniesiona ku górze. Mówisz o słupkach presji, teraz przejdę troszeczkę do słupków popularności, Tomek, bo mam wrażenie takie, że ty jesteś mistrzem KSW od już wiele lat, masz ten pas już jakiś czas, walczyłeś z Mamedem, ale wydaje mi się, że cały czas nie jesteś w tym pierwszym szeregu tych gwiazd KSW. Jak mówisz o gwiazdach KSW, to się wymienia Materle, Pudziana, Mameda właśnie, może też Borysa. A Tomek Narkun gdzieś jest tak w cieniu. Jak do tego się odnosisz? Masz też takie wrażenie? Znaczy, no to jest twoje zdanie, to jest twoja jakaś ocena. Ja po prostu, no nie wiem, generalnie po zdobyciu mistrzowskiego pasa, ja mam wrażenie, że każdy ciągle tylko o mnie mówi. Także no, ale ja tak do tego podchodzę... w takiej świadomości tych niedzielnych fanów. Nie mówię o tych fanach, którzy... Znaczy, no, no to mówię, tak samo to odbieram, ponieważ no... Ciężko mi jest gdzieś wyjść, żeby mnie ktoś nie rozpoznał, nie? Także no, ja to odbieram tak, że bardzo, bardzo ta popularność gdzieś moja po tym mistrzowskim pasie gdzieś podskoczyła, a po medzie no to jeszcze bardziej. Także no, ciężko mi jest gdziekolwiek wyjść, żeby nie być rozpoznany. Zbijasz mój argument i to znaczy, to jest moje, znaczy, to jest twoje spostrzeżenie. Masz do tego prawo. Ja tylko mówię o swoją ocenę, nie? Że... Że generalnie czuję i widzę, no, co się dzieje. Tomek, dzisiaj mamy piątek, dzień sparingowy. W poniedziałek media trening, czyli już te obowiązki medialne bardziej wchodzą. Powiedz mi plan na najbliższe dni, tygodnie, no już chyba ostatni dzisiaj trening. Bo trening medialny, pokazówka, no właśnie. Czy jak ty będziesz podchodzić do tego treningu medialnego? Bo nie wiem, czy widziałeś, ukazało się nagranie Mameda ze sparingu z WCA. Wszyscy zachwyceni jego formą. Widziałeś to już? Jakoś się ustosunkujesz do tego? Znaczy tak, generalnie na media treningu mnie nie będzie, ponieważ ostatnio ja byłem na media treningu, a Mameda nie było. No i teraz po prostu robimy zamianę. Teraz Mamed będzie, a mnie nie będzie. Także taka jest mała zamiana. Tak jak będą mieli zagwozdkę. Znaczy nie, no to już było dawno, dawno to już KSW poinformowało o tym, także no musisz nadrobić. Nie, chodzi mi o to, że będą mieli zagwozdkę, bo nie będą mogli w jednym momencie ocenić tego, wiesz o co mi chodzi, nie? No mogli kto jak na czym tle wypadł. No, to generalnie tak. Ale generalnie to właśnie, że mnie nie będzie, no to już dawno było podane, nie? W poniedziałek na media treningu. Także, a jeżeli chodzi o sparring Mameda, nie, ja już się w to nie zagłębiam, już nawet nie patrzę na to, co on robi, mnie nie interesuje. Ja już wiem, jak walczy, wiem, co robi, na co trzeba uważać. Już znam go, że tak powiem, jego styl walki z każdej strony. Także no, jestem skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby nie popełniać tych głupich błędów. A reszta, no to mówię, to sama wyjdzie. Kilogram więcej do zbicia, w ogóle jest to jakiś problem? Nie, no nie przesadzajmy, no 93-92 to naprawdę to nie ma problemu, ponieważ no było często tak, że na przykład nawet jak walczyłem 93 kilogramy, no to że wszedłem na przykład do sauny czy też do wanny i za długo posiedziałem, no i było faktycznie 92, 100, 200, także no to mówimy tutaj o 100 gramach, nie? O 200 gramach, także to naprawdę nie ma dla mnie znaczenia. Na sam koniec, karta walk.
rewelacyjna, odmieniana. W ogóle słowo rewelacyjne, super, zajebisty. Nie chcę ci tego włoska, bo nie mogę na niego patrzeć, nie? Zajebisty. Wszystkie świetne przymiotniki są w kontekście tej karty walk umieszczane. Ty jesteś na samym jej szczycie. Powiedz mi, Tomek, tak z perspektywy zawodnika, ale też jako kibica, bo zawodnik, kibic, to się przeplata mniej więcej. Powiedz mi, najlepsza karta, jaką widziałeś w historii KSW? No niewątpliwie jest to najlepsza sportowa karta, moim zdaniem. A jakie będą walki, jak to będzie wyglądało 1 grudnia, no to już naprawdę trzeba kupić subskrypcję i trzeba to śledzić na żywo, bo będzie się działo, będzie się działo. Ciężko jest powiedzieć, które zestawienie jest najlepsze, tak sportowo stricte, ale no, tak jak patrzyłem ostatnio, no to niesamowicie się to zapowiada, niesamowicie. Także no każdy fan, ten mniejszy i większy, no musi mieć skupioną uwagę 1 grudnia. Dobra, Tomek, dziękuję za rozmowę. Nie zatrzymuję cię, chłopaki jeszcze z tyłu rozgrzewałem, więc zdrówka życzę na to ostatnie prostej i niech wszystko się w klatce ułoży po twojej myśli. Dokładnie, zdrówko najważniejsze, a reszta sama przyjdzie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzień. Thank you.